Niech się spełni to, co się spełnić miało. Daj im wierzyć i niech zaśmieją się ze swoich marzeń. W końcu to, co nazywają marzeniem, nie jest wyłącznie dziełem duszy, ale połączeniem między nią a zewnętrznym światem. Lecz pierw niech uwierzą w siebie i staną się bezradni, jak dzieci, ponieważ słabość jest wielka, a siła błaha. Gdy człowiek się rodzi, jest słaby i giętki. Gdy umiera, jest silny i twardy. Gdy drzewo wzrasta, jest delikatne i gibkie. Lecz gdy usycha i twardnieje, umiera. Twardość i siła towarzyszy śmierci. Gibkość i słabość wyrażają świeżość bytu. Dlatego to, co stwardniało, nie zwycięży. Jakim trzeba być człowiekiem? Być może to nie ich wina, lecz nie ma co się złościć. Można tylko żałować. Wyłącznie pustka w oczach. W każdej minucie myślą tylko, jak nie sprzedać się za grosze. Jak zyskać więcej. Żeby tylko im płacono za każdy ich oddech. Myślą, że urodzili się, by być kimś. Być wyjątkowym. Mówią, żyje się tylko raz. Jak tacy ludzie mogą w cokolwiek wierzyć? Nikt nie wierzy. Nikt. To już przyszłość, wiesz się, przeszłość. Można mówić o sensie życia, niesamodobności sztuki, ale weźmy muzykę. Otóż muzyka jest najmniej powiązana z naszą rzeczywistością. Albo jeśli tak w jakiś sposób jest, to bezideowymi, mechanicznymi, pustymi dźwiękami. Bez jakiejkolwiek asocjacji. Niemniej jednak muzyka w sposób niepojęty przenika w samą duszę. Co rezonuje w nas w odpowiedzialną harmonię, zmieniając się w źródło rozkoszy, jednocząc, a nawet przytłaczając? Dlaczego tak się dzieje? I dla kogo? Być może bez powodu, dla nikogo, samolubnie? Nie sądzę. Wszystko w długim czasie ma swoje znaczenie i przyczynę. Thank you.
You took me for a walk under the sycamore tree. The dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow. And I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees under the sycamore tree. The sycamore tree.